Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, dalsza część Nox. Dalsza część tych ciemnych, brudnych, śmierdzących bagien. Okej, okay. Ale po każdym brzydkim, złym i śmierdzącym poziomie na pewno będzie jakiś ładny, prawda? Spadaj! Dobra, to było szybkie starcie. A okej, ale tam jest kolejna. Dobra. Okej, fajnie. Muszę się... Okej, straciłem za nią trochę doświadczenia, ponieważ zginęła we własnej chmurze. Okej. Czyli jednak inwersja czasami się przydaje. Czasami nawet własne czary można magów zabić. Chociaż ona również miała inwersję, więc... Trochę dziwne, że nie zawsze oddawała. Okej, okay. I nie wiem czemu, ale te rosiczki przetrwały jakoś. Że na czas walki z bossem były nieśmiertelne. Żebym nie mógł uciec. Jest również dobre wyjaśnienie. Więc się nimi teraz zajmiemy. Co jeszcze mamy? Nie. Dobra, to idziemy. Skoro mieliśmy już jakąś walkę z bossem, to pewnie niedaleko znajdziemy i tego całego Morduina. Tak przynajmniej mam nadzieję. O! Nie myliłem się. You must be the courageous young man my dear brother Alduin spoke of. Come inside. I have something for you. Okej. Jakaś herbatka, ciasteczka. Byłoby mi miło. Nie widzę herbaty. Herbaty i ciasteczek. Stary, ty wiesz, jak ja dawno nie jadłem herbaty i ciasteczek? Make yourself at home. I'll be right back. Mam nadzieję, że będziesz miał ciasteczka. Uff. Here they are. Some of the most prized possessions in Nox. My brother brought them here for safekeeping in the event Ix was overrun. They may prove most useful against the dangers you'll surely face to the north. Okay, spoko. Magic cloak and boots. A gdzie ciasteczka? Stary. Nie tak się umawialiśmy. Okay, dobra. Divine cloak of the Scorpion's Bane and anti-zap. Nie wiem, jak poziom czwarty Poison Protection ma mi w czymkolwiek pomóc. Ale okej. Okay. Jeżeli Jandor nosił tą kapę, to... Okej. Okay. A to... poziom czwarty Haste oraz Divine. Że mają dużo obrony. Dobra. 60. A ile mają obecne buty? Mają obrony 47. Serio? Od najgorszych możliwych butów, jakie można znaleźć w grze, do najlepszych? Jest jakieś, no, 50% różnicy. Nawet mniej niż, dużo mniej niż 50%. Więc... Tak, Divine to chyba najlepszy przedrostek dla przedmiotów. Chyba. A nie, potem jest jeszcze Titan może? Nie jestem pewien. Ta... W każdym razie... Te przedmioty dla maga nie mają zbyt dużo obrony. Okej. Okay. Myślałem, że skoro nie miałem czasteczek, to przynajmniej jakąś książkę da, czy coś. Against the back wall of my cottage is a secret panel. Behind it is a small yard with an apple tree. Take the fruit anytime you need to replenish your health and strength. Okej. Okay. Masz jabłka, ale przynajmniej masz... co to mamy? Moonglow. Okej. Okay. To zaklęcie się przyda. W tych ciemnych... bagnach. Nie to, okej. Okej, Moonglow powoduje, że nasz wskaźnik świeci. Co jak widzieliśmy, jak dużo ciemnych miejsc jest w tym... przepraszam. Miejsc jest na tych bagnach, więc może się przydać czasami. Dobra. Okej, co on mówił? Against the back wall of my cottage is a secret panel. Behind it is a small yard with an apple tree. Take the fruit and... Okej, gdzie jest ten przycisk? A
against the back wall of my cottage. Serio? Against to przy czy za? Hmm. Serio, nie widzę żadnego przycisku. Jeszcze raz. Against the back wall of my cottage is a secret panel. Behind it is a small yard with an apple tree. Take the fruit anytime you need to replenish your health and strength. Okej. Okay. O, okej, okay, tutaj. Nie potrzebowaliśmy tego za bardzo, ale... Ale nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby nie znaleźć jakiegoś tajemniczego miejsca. Okej. Okay. Dobra. Tyle. Bardziej przydałbym się odnowić na przykład tarczę. Dobra, jesteśmy gotowi, aby ruszać. Dalej. Okej, okay, teraz się nie dam na to nabrać. Chociaż z pewnością na dole jest dużo rzeczy do zabicia. Ale najpierw sprawdzę, co mamy z przodu. Dobra? Mam nadzieję, że nie będzie... O, właśnie. Mam nadzieję, że nie będzie... kolców na dole. I były kolce. Okej, widocznie zombie nie da się wysysać przy pomocy wampiryzmu. Ani innych nieumarłych również. Aj, aj, aj. Myślałem, że padłeś już. Mój błąd. Ech, ty również potrzebujesz trochę oświecenia. Dobra. Rebuszek. O, tutaj się przyda również wyscenie mody. Ha! Okej. Okay. Czy coś tutaj jeszcze mam? No patrzcie, glow się teraz idealnie przydaje. No, szkoda, że straciłem tarczę. Dobra, po kolei, ojej. Ojej, nie ten czar. Chodź tu, chodź tu. Ten. Ram, zanim tamte nie znikną, tamte chmury, żeby tutaj zobaczyć, co mamy tutaj. Za większą ilością nieumarłych. Większą ilością nieumarłych. O, i ten większy ten. Chodź tu. A, próbowałem się zakryć. Bardzo podoba mi się zasięg tej halabardy. Zombie Willy. Okej, okay, więc to są te silniejsze zombie. Okazało się, że przez całą grę nie miałem scrollu z zombie zwykłym. Okej, okay, wiecie co? Może popełniosę te rzeczy. Są ciężkie pewnie, ale troszkę będą warte. Przy najbliższym kupcu, jakim spotkamy. O, w końcu. Ukryte pomieszczenie. No i kolejna laska, której nie potrzebuję. Mighty Staff of Dazing.
Mighty Wizard Helm of Healing. Okej. Okay. Myślę, że dostajemy sporo rzeczy na bagnach. A patrzcie, chyba musiałem zabić jakiegoś ducha z budowanym fireballem. Okej. Okay. Nie zabi. Tak, nie umarli mają fajnie. Chcę chodzić po tych głupich chmurach. Szkoda, że nie istnieje żadnej grze żaden sposób, aby przejść bezpiecznie przez to coś. Jestem naprawdę tym zainteresowany. Okej. Naprawdę nienawidzę tych pająków. Są bardzo irytujące. Okej. Ładuję sobie manę. Czy chcę sobie tak chodzić. A mag bez many to... Potencjał na martwego maga. Nie chcemy być martwi. Więc dbajmy o nasze zapasy many, bo tak szybko się kończą. Okej. Okej, wiecie co? Chyba niepotrzebnie od razu tak skoczyłem tam. Tam na bagnach chyba była jakaś ścieżka, której nie zbadałem. A może nie? Okej, coś tu się zepsuło. Ktoś tu rzuca zaklęcie. To mi się nie podoba. W moim najbliższym otoczeniu powinienem mieć wyłączność na rzucanie zaklęć. Okej. Zdecydowanie coś tam jest. Ciekawe, czy coś trafiłem. O, patrzcie! Laska potrójnego meteoru. Może się kiedyś gdzieś przydać. A więcej szkieletów. Mam nadzieję, że się spalą na tych wszystkich burmach, które im rzuciłem. No chodźcie, chodźcie. Ajajajajajaj. To nieudzielność. Wiecie co? Dobra. Przyda się nam trochę jabłek. Przyda się nam również odporność na elektryczność. I niewidzialność mi jeszcze przyda. No, ponieważ tak głupia rzecz tutaj stoi. I ucieka. Wracaj tu. I gin. Tak lepiej. Okej, tu chyba są pułapki. W takim razie będę musiał na nie uważać. Gdzie masz tarczę? Gdzie masz tarczę? Okej. Dobra. Czy coś tutaj jest? Ten pan. Czy ma nim? Musi chyba mieć inną prowizję. Okej. Okej, padł chyba już. Albo nie. Okej. Muszę uważać na te jego magiczne pociski. Powoli mnie dobijają.
Tak, ci się podoba twoja własna. Wiecie co, może mógłbym go nawet w sumie zabić samym odbijaniem jego pocisku. Tak, chyba całkiem dobry pomysł. Okej, dobra, udało się. To jeszcze tego do zombie. Ja on poprzywoływał. I ty też. Dobra, i zobaczmy, co dostaliśmy w nagrodę. Book Missiles. O, Book of Missiles. O. Serio? Szkoda. Nie dałem 6000 na trzeci poziom. Okazuje się, że wszystkie poziomy można trzymać za darmo. Okej. A to znaczy, że będziemy mogli ją sprzedać. Najbliższego kupcy. Niezłym zyskiem. Szkoda, że możemy mieć tylko 3 magiczne pociski. 5 byłoby fajnie. Okej, widzę was, duchy. Okej, tutaj są pułapki rzeczywiście. Okej, mógłbym ją wziąć. Albo i nie. Ręcznik podnosić można tylko własne pułapki. A cóż? Ojejku, więcej zombie. Już trochę w nimi zmęczony. Czarodziej ma kilka bardzo fajnych zaklęć, które pomogłyby w walce z zombiakami. Szkoda, że żadnej z nich jeszcze nie spotkałem. O nie! Tam był kolejny Wisp. Trzeba uważać. Okej. Trochę nam się tu noc trupów zrobiła. Szczęście fireballe są całkiem niezłe. W starciu z zombie. Dobra. Zobaczmy, czy dużo ich tam jeszcze zostało. Zombiaków tak. Okej, wszyscy mnie widzą. Na szczęście nie tak się obracali do mnie. Jakby mnie widzieli. Ale teoretycznie najlepiej musieli mnie nie widzieć. Okej. Okej. Stosujemy dalej. Znowu taktykę ataku zaskoczenia. Ajajaj! Która tym razem nie zadziałała, ponieważ miałem złą stronę. Otwartą. Gdzie co? Spróbujemy tak. I załatwić. O, właśnie. A, tarcza. Myślałem, że coś fajniejszego. Ty! Chodźcie tutaj, mamy ciasteczka. Tak. Ta, zanim zabiorę się za Wispa, będę musiał pozałatwiać wszystko to, co stoi wokół niego. Warunkiem, że Wisp nie będzie blokował moich strzałów. A, dobra, trochę to zajmie. Coś jeszcze tutaj stoi? Tak, ten pan. Musi zginąć. Ten pan również. Okej, dobry strzał.
Dobra, a teraz ten pan. Już nie masz gdzie uciekać. Aha! Tak lepiej. Dobra, to jest więcej za mnie. O, mana, fajnie. I zapasy również by się przydały. Chodź tu, wejdź w to. Wejdź w to. Wejdź w to. To jest aż takie głupie na co wyglądają. Okej, okay, szata Mighty Surfer Anti-Spark. Może się przydać. Może się okazać pożyteczna. Okej. Okay. Że w to nie wszedłem. Okej, okay, właśnie, to zobaczmy, co pominęliśmy, idąc podziemną drogą. A, więcej tych cieni. Chodź tu. I teraz znowu trzeba będzie poczekać, aż to minie. Ktoś mi mówi, że tam jest dalej przejście, które nas interesuje. A tymczasem... A tymczasem... dwa na raz. To zdecydowanie nie może się udać. Może pogonię dwa na raz. Wiecie co? No to by pomysłem byłoby rzucić odporność. Może założę też na tej odporności, które właśnie znalazłem. Właśnie, czy ja nie mam butów? Nie mam butów. Okej, okay, no to nałóżmy te Mighty Letter Boots na przykład. A nie, miałem buty, okej. Okay. Okej, okay, fajnie, że... O nie, o nie! O nie! Dużo złych rzeczy. Okej. Okay. Przyda się mu humorek. Okej, okay, teraz znowu będę musiał wyjść... aż tam dopiero. Okej, okay, tam było dużo tych rzeczy, ale dużo tych rzeczy dających doświadczenie, więc... Hej! Aż tutaj doszło. Fajnie. Całkiem sprytne jest. Aż tutaj doszło. Dobra, ciekawe co z tamtą driadą. Czy ona też mnie zaczęła gonić? Okej. Okay. Dobra, tam jest kolejny cień. Jest kolejny ten. A driada gdzie? Gdzieś tu widziałem driadę. O, chyba padła. Ciekawe co ją zabiło. Może wispy nie lubią się nawzajem z driadą. Może? Hej, nie unikaj moich fireballi. Serio, widzę, że do tej padło, ale co ją mogło zabić? Nie mam pojęcia. Może ten cień? A właśnie. Teraz cień się przyda. Więcej many również się przyda. Popatrzcie, żaba. Żaby muszą zginąć.
Takie niepisana reguła. Okej, okay. Więcej zombie. Chodź tu. Ojej. Nie ta strona znowu. Nie ta znowu. Nie ta strona znowu. Ach. Tak dostawał pieniądze za każdym razem, kiedy pomylę stronę. W zaklęciach. Byłbym bogatym człowiekiem. Zdecydowanie. Słyszałem cię, duchu. O, serio? Kolejna zapadnia? Co nie wiem, czy z tej zapadni będzie wyjście. Więc po prostu wczytam sobie grę. Już nie chcę jeszcze wpadać gdzieś, gdzie jest... gdzieś bez wyjścia. Widzę cię, duchu. Dobra, nie widzę za bardzo tej zapadni. O, tutaj jest, okej. Okay. Tak, słyszę cię. Nie musisz wydać tych swoich irytujących dźwięków. Ha! Przeszedł. Myślałem, że spadnie. Dobra, chętnie bym rzucił na siebie. O, wow. To bolało. Tak, chętnie rzuciłbym na siebie... tarczę. Ale troszkę mam problemy z maną. Więc co, chyba wrócę do Alduina i wezmę jednak te jabłuszka, które on tam ma. One się trochę przydatne okazują. Tylko taki środek leczniczy. Okej. Okay. Max. Dobra. Mana. Tak, to mogę wziąć. No i dobra, wracamy. Bić się dalej. Ponieważ... o, jest to sporo jeszcze chyba rzeczy do zabicia. O, tak, na przykład tamto. Coś. Dobra. Dobra, cieka w dobrym kierunku. Okej, tylko parę pająków. Co jeszcze, zbadam tamtą kryptę do końca. Najwidoczniej była ona jakimś... o. Dobra, wiecie co, już nie będę rzucał. Zjadł kolejnego grzyba. Znowu powinna sama przejść z czasem. Okej. Okej, wszedłem w pułapkę. Szczęście nic się złego nie działo. Nie wydarzyło. Okej. Nic tutaj już chyba nie ma. Niepotrzebnie się wracałem. No dobra. No to mamy teraz jeszcze dwie ścieżki do zbadania. Patrzmy tutaj. Co? Kasuję te rzeczy. Już mnie denerwują. To wygląda, jakby ktoś lub coś tam mieszkało. Zaraz zobaczymy. Może kupiec jakiś? O, kupiec, fajnie. Ah, you truly tempt fate by coming here, stranger. So,
Would you like to arrange funerary services, or might you desire to purchase goods? Posprzedajemy te wszystkie tarcze. Ta rozłota na dalu. Przy okazji mogę cofnąć się tam, pozbierać jeszcze resztę tarcz i mieczy. Tak, troszkę bym na tym zarobił. A te wszystkie. A tu mamy dużo nieużytecznych. O, to sprzedamy na sporą sumę. Ta, to co daje Confuse, Impact, Mighty. Dobra, Confuse nie potrzebujemy. Tutaj co mamy? Stun. Impact, Stun. Ale się zastanowię, które zostawimy. Level 1 Impact, to też sprzedamy. Dobra, tylko jednej tak naprawdę potrzebuję. Impact czy Stun? W sumie Impact nie jest aż taki przydatny jak Stun. No to Stun. Co ja tu jeszcze mogę sprzedać? To? Czemu by nie? Steady Cloak. Steady rzeczy już nie potrzebujemy. Dobra, a co masz na sprzedaż? Dispel Undead! Dispel Undead, jej! Tego szukałem właśnie, potrzebujemy tego. Dobra, co tu mamy? Burn. Reflective Shield. O, to zaklęcie, które już spotkałem raz. No tylko z nim problem jest, że trzeba stać w miejscu, aby ono utrzymać, więc... Mech. Protect from Poison, mech. Moon Glow. W sumie 350 sztuk złota, stać mnie. To będzie jaśniejsze słońce z tego. Ogre Lord, Beast Scroll, okej. Okay. Czyli spotkamy więcej tych ogrów. Dobra. Of Replenishment. To byłoby bardzo fajne do wzięcia, gdybym miał tyle kasy, ale nie mam. Cóż, dobra. Dobra, to na razie tyle. Dobra. Dispel Undead, teraz drugi poziom Manglow. Dobra, Dispel Undead zdecydowanie przyda nam się gdzieś tutaj pod ręką. Na przykład na drugiej. Z Confuse'a i tak rzadko korzystam. Swap Location zdecydowanie nie jest potrzebne. Na drugiej. Ok, już mi się zapełniły wszystkie miejsca. Dobra, Dispel Undead. O, dobra, to jest fajny czar. Tylko zobaczcie, jak on się kastuje. No nie, to nie to. Tak, i on niszczy wszystkich nieumarłych, którzy wejdą na tą kropkę. Okej. Okay. Ktoś nie chciał, żeby... Ktoś próbował sklep. Okej. Okay. Więc Dispel Undead zdecydowanie się przyda. Przydałby się już troszkę wcześniej, kiedy walczyliśmy z tą dużą ilością nieumarłych, ale coś, trudno. Może jeszcze spotkamy jakiś. Dobra. To był długi odcinek. Trochę się przedłużyło. Dobra, wiecie co, ja sobie w tym czasie pobiegam, posprzedaję wszystkie rzeczy. Zobaczę, czy jeszcze mam coś wartego do opylenia, bądź na kupne. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!